Siemaneczko, w 123 części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. Krótkie informacje techniczne, odcinek wygląda zajebiście, nie zauważyłem żadnych lagów, co prawda nie oglądałem całego odcinka, ale oglądałem jego fragmenty, takie dosyć dłuższe, zwłaszcza podczas takich wrażliwych momentów jak walka i tym podobne, i naprawdę było zajebiście. I dźwięk też jest w porządku, tylko odcinek waży 2 giga, więc raczej go będę kompresował. W sumie nie raczej, tylko na pewno, bo by się wrzucał z 6 godzin. Więc będę musiał go skompresować, ale jestem zadowolony. Okej, przeszukaj dom i znajdź sposób na pozbycie się Hima. Musimy spróbować go szukać, jestem ciekaw. To wygląda bardzo intrygująco. Piękna robota. Musieli sprowadzić z 12 kontynentu. Jeśli wrony nie ubiły gniazd w kominie, to ciągle działa. No super, piec działa zajebiście, ale dałby się coś więcej. O, jakaś kasceneczka. Co tam, Geralt? Ciri. Ładnie. Nie, to niemożliwe. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Stłuczone lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Hima za plecami. Pewnie te. Pewnie te. Dobra, tu jakaś kołyska. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt! Co tam? Co się stało? Co jest? Wymyśliłeś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Okej. Ja też. Jestem w stanie ci zaufać. To jak? Możemy zaczynać? Poczekaj chwilę. Nie wiem, co mnie czeka. Muszę się choć trochę przygotować. Rozumiem. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Przygotować w tym sensie, że zrobię sobie save'a. O. To jak? Możemy zaczynać? Yes, of course. Jestem gotowy. Dobrze. Niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Okej, mam rozpalić ogień w piecu. Tam! Biegnie do starego domu! Łapcie ją! Weź. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! Dobra, ufam ci. Okej. Wierzę, że to jest jakiś plan. I że nie zrobiłem temu dziecku krzywdy. Dobra. Przetestujmy akcji. Oczywiście, że magia. Co byście się spodziewali, że to? No, chodź tu do mnie. Zobacz, co zrobiłem. Tak czułem, że będzie dobrze.
Cerys nas nie zawiedzie. Ale dobra akcja z tym piecem, bez kitu, naprawdę. Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulga. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Wypieprzaj. Dokładnie. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Dokładnie. Spokój, święty Wyjdźmy spokój. Stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Spokojnie. Jesteś skołowany, ale spokojnie to minie. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. No, demona, stary. Demona. Był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Coś jak tasiemiec. Ale bez owa. Coś mówi, to... Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Może miesięcy. Chyba. Albo lat. Bywajcie. Nie, będzie dobry, stary. 2-3 dni. Nie wrócisz do normy. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Speaker Rock? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. Wydawało mi się, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów i niech bogini czuwa nad tobą. Wzajemnie. Bywaj. No co jej chodzi z tą Yennefer? Ale dobra, zajebiście. Sprawa załatwiona. Dobra, Xpik wpadł. Fajnie, fantastycznie. Skrystalizowana esencja. O, ciekawe, co to jest. Dobra, no wpisy uaktualnienia i tak dalej. Jest gambit. Nowe zadanie. O, 17 są poza zasięgiem. Fantastycznie. Królewski gambit. Na krach. Aha, po nagrodę. To 18 to może poczekać. To trzeba będzie się zająć głównym wątkiem. Dokładnie. Ale jeszcze interesuje mnie ekwipunek. Co my takiego dostaliśmy? Ta esencja. Gdzie to jest? O Jezus, cholera wie. A to jest to. Magiczny. To jest dosyć cenne, więc w sumie fajnie, że to zyskaliśmy. Druga sprawa, mogę jeszcze pogadać z Cerys? Jeszcze o nią zahaczymy, a jak nie, no to lecimy w kierunku Yennefer. Robić wątek główny. No, jestem ciekaw. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ona będzie... tam, u tego Jarla. Może jeszcze z Jarlem o czymś pogadamy, kto wie? Kto wie? Jest udarlyk. Geralt, witaj, co cię... Kto zdobędzie tron? Walka o koronę robi się coraz bardziej zacięta. A, już wiem, co chodzi. Niedobrze, jak rodzeństwo się kłóci, wiem to z własnego doświadczenia. Hjalmar ma wielkie ambicje, ale dla nas wszystkich byłoby lepiej, gdyby to jego siostra wygrała. W sumie... Tak uważasz, czy kieruje tobą wdzięczność? Jestem jej wdzięczny. Heimdall mi świadkiem. Nikt nigdy nie zrobił dla mnie tyle, co ty i ta dziewczyna. Wykazała się nieprzeciętnym sprytem i odwagą. A to jest właśnie to, czego teraz trzeba wyspą.
W sumie tak właśnie uważam, że jednak lubię Hjalmara, ale myślę, że Cerys lepiej się sprawdzi. Ale tak nie ma jej tutaj, a myślałem, że ją tutaj znajdę. Dalej tu jest zamknięte. Nie, tu, tu jest otwarte. Ciemność za Turum, ciemność przed Turum. Co ty gadasz, że mam wszystko ogarnięte. Dobra. A jest tu coś ciekawego, czy takie pierdoły? Chociaż... No, w sumie nie aż takie pierdoły. Ale mało rzeczy ogólnie. Dobra, gdzie jest Cerys? Myślę, że tutaj ją znajdziemy. Miała tu zostać jeszcze parę dni. O jest, zajebiście. Możemy chwilę pogadać? Jezu, nie ma żadnej opcji? Bywaj. A no to w takim razie ja spadam stąd. Myślałem, że sobie coś pogadamy. Ale jak nie, to nie. Dobra, tutaj nic więcej do roboty nie ma. Jak na razie oczywiście. To jest ciekawa miejscówka. Ale może kiedyś do niej... Nawet nie może, tylko na pewno do niej wrócimy. Podczas exploringu. A tymczasem... Puszczony tartak z tartaku będzie szybciej, najszybciej. No to dobra. Wrócimy do Yennefer. 17 level, zadanko już poza zasięgiem doświadczenia. Ale nie ma nic niższego, więc trzeba to robić. Dobra, już przez ten las to sobie przebiegniemy, bo z płotką byłoby więcej problemów niż korzyści. Chyba nie muszę tłumaczyć nikomu dlaczego. Nie, nie interesują mnie. Chociaż składniki dosyć drogie z nich wypadają, ale dobra, odpuścimy to sobie. Yennefer, gdzie ty się tutaj skryłaś? A miałaś ten kataklizm zobaczyć, który prawdopodobnie wywołała Ciri. Zobaczymy, czego się dowiedziała. Obozowisko druidów. Dobra, kłócą się z myszoworem? Ciekawe. A propos. Słychać was na drugim końcu wyspy. Ty bardzo dobrze nie chcałeś Skellige się dowie, że Yennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka. Opanuj się, druidzie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałomyślność. Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. O co chodzi? Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Roboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjący. Brzmi groźnie. Maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębin Jorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitu. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Właśnie, Geralt. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Chodzi o Ciri, no właśnie, to też jest argument, stary. Tobie chodzi o kradzież, nam o Ciri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników natychmiast. Super, że ja przychodzę od razu. Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć.
O! Co to? O nie! Yennefer użyła maski! Burza psia krew. Okej. Okay. Jednak trzeba wierzyć Geralt w mity, do cholery. To jakiś kupiec sobie tu... Serio? A jakiś kupiec tu sobie biegnie? Jakiś dziwny ten kupiec. Dobra. Co jest? What the... Dobra, oni tu są zajęci, nie? Chodźmy. Szukać Yennefer. Lubię natychmiastowym. Świetnie. Ej, kolego. Nie pozwalaj sobie. Dobra, pięknie. Co to było? No co, jednorożce. Jen, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi. Moc maski je przywołała. Myszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Wiesz, że on ci tego nie daruje. Ha, jakoś to przeżyje. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Czyli gdzie? Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak. A ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. Chcesz mi czytać w myślach? A masz coś przeciwko? No. Wiesz, że tego nie lubię. Spokojnie, chcę tylko zobaczyć, co się tu stało. Poza tym są rzeczy, których chyba nie chcę o tobie wiedzieć. Chodźmy. Pierwsze miejsce już znalazłam. No dobra. Niech i tak będzie. Przedmiot fabularny. Masz nowy przedmiot. No dobra. Spokojnie, spokojnie. Jak na wojnie. Dobra, mamy tą maskę. Okej. Okay. Czekaj. Shit. Jak ja mogę użyć tej maski? A dobra, mam iść za Yennefer, okej. A to już ją... Aha. Już ją założyłem, dobra. To będzie tutaj. To tu, włóż maskę. Jakieś instrukcje? Nie ściągaj jej, póki nie zobaczymy wszystkiego. I nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Okej. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. Okej, myślałem, że będę mógł cały czas za nimi iść, ale no dobra. Prowadź. Prowadź, prowadź w takim razie. Dobra, pięknie. Czekaj, chciałbym lód zebrać, a nie włóż maskę i włóż maskę. Uważaj! Co to było? Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Ten jej towarzysz jest interesujący. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się kataklizm, miał małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafi o siebie zadbać. No, w to nie wątpię. Z mglaka nic nie wypadło, szkoda. No jak? Gotowy? Pewnie. Ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? No, Yennefer. Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri.
Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć, chodźmy. Okej, dobra, idziemy za Jen. Mogę z tą pogadać? A później. To może być ktoś potężny. Bo Yennefer by nie zrobiła takiej magicznej eksplozji chyba, znaczy Ciri. Cholera wie, kurde, kto ją zaatakował? Dziki Gon? W sumie jest możliwe, nie? Bardzo możliwe. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Prawdopodobnie. O proszę, jakiś potężny czarodziej był z Ciri? To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz, dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Jego ślad też prowadzi do Velen. Ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbieg okoliczności, ale kiedy byłem w Velen, spotkałem Kaire Metz. Twierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Kimkolwiek właśnie jest, robi się coraz bardziej interesujący. Właśnie. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. Oho. No proszę, wypogadza się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? A propos. Zobaczcie, do czego doprowadziliście. A propos. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Auć. Spokojnie. Spokojnie, burza ucichła. Macie sytuację pod kontrolą. Dokładnie, spokojnie. Na razie. Nie wiadomo, co będzie za tydzień, dwa. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. A owszem, owszem. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. Oj. Tak. Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z Lasą. Wiecie na kogo? Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Velen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co, i tyle? No, jeszcze jeden ślad. Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Klikało, że poleciał gdzieś tam. Szukajmy ciało. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. Dobra, to zrób to. No, mogę to sprawdzić? Z dzikiego gonu? Na zbroi nie ma krwi ani śladów po cięciach. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Dokładnie. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? Starsza krew. W żyłach Ciri płynie starsza krew. No. Racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne... Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. Dlatego dziki gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Ard Skellig wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej.
Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lafoten. Okej. Do zobaczenia na miejscu. Widzimy się na miejscu. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Pewnie. Dowiedz się. Dobra, śladami Ciri. Nie wezmę tego pancerza od ciebie. Echa przeszłości, okej. Dobra, fajnie. Nowe zadanko. Czy to jest... Kurwa mać. Tam to było od 17, a to jest od 15. Gdzie tu logika, kurwa? No, come on. No, gdzie tu logika? Spodziewałem się 17 albo 18, nie? Ale 15, żeby cofnąć się do tyłu? Możemy porozmawiać? No, ja pierdolę, no. Bez nadzieja. O, gwincik. Zostałeś hierofantem? Moje gratulacje. Dziękuję. Szkeliski krąg wybrał mnie lata temu, akurat gdy zaogniły się dawne spory między klanami. Ho. Dużo polityki, co? Akurat nigdy mi to nie przeszkadzało. Od wieków druidzi wędrują między klanami i trzymają w ryzach tę wiecznie kłócącą się rodzinę. Troska o równowagę nie polega tylko na kontrolowaniu populacji pstrąga w strumieniach. Na szczęście jarlowie zawsze cenili nas jako doradców. I dobrze, bo by się powyżynali tu w pień. Ciekaw jestem twojego zdania na temat wojny. Cóż, myślę, że Emhyr wybrał na nią zły moment. Moim zdaniem trudno było o lepszy, teraz gdy północ jest rozbita. Północ jest słaba, to fakt. Ale mam wrażenie, że cesarz ma wiele problemów wewnętrznych. Zbyt wiele, żeby rozpoczynać wojnę. Radovid jest przebiegłym szaleńcem. I na pewno to wykorzysta. Zagramy z tobą w gwinta, myszoworze. Jakkolwiek to brzmi. Ale już w następnym odcinku. Na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A my widzimy się w następnym odcinku w gwint i zaczynamy od gwinta. Również też na sam koniec dodam, że jeśli chcecie dodać mnie do znajomych, Steam Origin, zapraszam. Informacje są w opisie. Myszowór. Oj. Gnoju ty, paskudny. Ej. Dobra. No, taka atrakcja. No, informacje w opisie. Jeśli chcecie mnie dodać do znajomych, serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć.